Robert Green Prawa na każdy dzień. 366 medytacji o mocy, uwodzeniu, biegłości i naturze ludzkiej. Wydawnictwo Sensus Czyta Tomasz Boruszczak Inne książki Roberta Grina Jak zostać mistrzem Prawo odwagi wspólnie z 50 Cent The 33 Strategies of War Sztuka uwodzenia. 48 Praw Władzy Prawa ludzkiej natury Pamięci Brutusa Najlepszego Kota, jaki kiedykolwiek żył Przedmowa od początku istnienia gatunku ludzkiego nasze przetrwanie i sukces zależały od tego, jak silny mieliśmy kontakt z rzeczywistością. Nasi pradawni przodkowie musieli wykształcić wysoką wrażliwość na otoczenie, nauczyć się obserwować zmiany pogody, przewidywać ataki drapieżników, a także dostrzegać okazje do zdobycia pożywienia. Musieli być świadomi, czujni, i nieustannie skupieni na odbieraniu informacji wysyłanych przez otoczenie. W takiej atmosferze, charakteryzującej się silną presją i świadomością, że każda chwila nieuwagi może zadecydować o czyimś życiu lub śmierci, umysł człowieka wyewoluował tak, aby pomagać nie tylko w wykrywaniu zagrożeń, ale też w powolnym przejmowaniu kontroli nad niebezpiecznym i zdradzieckim otoczeniem. Jeżeli nasi przodkowie skupiali się na swoim wnętrzu, snując marzenia i fantazje, rzeczywistość surowo ich karała za życie złudzeniami i podejmowanie niewłaściwych decyzji. Dzisiaj, setki tysięcy lat później, wciąż mamy taki sam mózg, który został zaprojektowany do tego samego celu. Jednak ponieważ stopniowo Przejęliśmy kontrolę nad naszym otoczeniem, a fizyczna presja znacząco zmalała, zagrożenia stały się dużo subtelniejsze i przybrały formę ludzi, a nie leopardów i ich skomplikowanej psychologii oraz delikatnych gierek politycznych i społecznych, w których musimy uczestniczyć. A skoro zagrożenia stały się mniej oczywiste, naszym największym problemem. Jest teraz to, że nasze umysły są coraz mniej wrażliwe na otoczenie, skupiamy się na sobie i pozwalamy, żeby nasze marzenia i fantazje całkowicie pochłonęły naszą uwagę. Stajemy się naiwni. Do tej niebezpiecznej mieszanki należy jeszcze dodać to, że dzisiejsza kultura wpaja nam rozmaite fałszywe przekonania. Wyznajemy poglądy na temat tego, jak powinien wyglądać świat i jaka powinna być natura ludzka, zamiast zastanowić się, jak jest naprawdę. Traktujemy te błędne przekonania jak prawdę i kierujemy się nimi, podejmując różne działania i tak samo jak dawniej środowisko i rzeczywistość każą nas za uleganie złudzeniom. I chociaż stawką nie jest już nasze życie, mogą ucierpieć na tym nasza kariera i relacje z ludźmi. Obwiniamy innych za nasze nieszczęścia, podczas gdy tak naprawdę problem leży w nas, a jego przyczyną jest naiwność i snucie fantazji, które kierują naszymi działaniami na poziomie podświadomości. Oto kilka popularnych. Fałszywych poglądów wyznawanych w naszej kulturze, które mogą zwieść nas na manowce. Wielu z nas wierzy na przykład, że kluczem do sukcesu zawodowego są ukończenie dobrej szkoły, znajomości i kontakty. Sądzimy, że za wszelką cenę powinniśmy unikać błędów, porażek i konfliktów. Myślimy, że naszym celem jest zarabianie pieniędzy. Przyciąganie uwagi i wejście na sam szczyt. Wydaje nam się, że praca powinna sprawiać nam przyjemność, a nuda jest czymś złym. Aby stać się w czymś naprawdę dobrym, próbujemy szukać dróg na skróty. Wyznajemy pogląd, że kreatywność jest czymś, z czym się rodzimy, naszym naturalnym darem. Mamy poczucie, że wszyscy są równi, a wszelkie hierarchie należą do przeszłości. Jeśli zaś chodzi o nasze relacje z ludźmi, wierzymy, że większość naszych przyjaciół i znajomych darzy nas sympatią i chce dla nas jak najlepiej. Obdarzamy zaufaniem osoby, które kiedyś przejawiały złe wzorce zachowań, ale twierdzą, że się zmieniły. Myślimy, że jeśli ktoś mówi o jakiejś sprawie z dużym przekonaniem lub oburzeniem, to musi mówić prawdę. Sądzimy, że osoby, które mają władzę, w tym nasi przełożeni, dobrze wiedzą, co robią. Uważamy, że osoby, które są dla nas wyjątkowo miłe i uczynne, wcale nie postępują tak po to, aby ukryć swoją mroczną i podstępną naturę. Chcemy wierzyć, że wyznawanie postępowych poglądów świadczy o szlachetnym charakterze, a ludzie będą nam wdzięczni za każdą przysługę, jaką im wyświadczymy. A gdy idzie o nas samych, uważamy szczerość za cnotę i staramy się mówić dokładnie to, o co myślimy. Zawsze chcemy pokazywać się z jak najlepszej strony. Jako osoby inteligentne, pracowite i tak dalej. Kiedy przytrafia nam się coś złego, dochodzimy do wniosku, że padliśmy ofiarą negatywnego zbiegu okoliczności i za nic nie ponosimy odpowiedzialności. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że niektórzy ludzie są narcystyczni, agresywni, zazdrośni, pretensjonalni i podstępni, ale wierzymy, że należą oni do mniejszości, a my sami nie posiadamy żadnej z tych cech. Często zdarza się, że tuż po osiągnięciu dorosłości, gdy jesteśmy jeszcze młodzi, pełni ideałów i żywimy wiele z powyższych złudzeń, podejmujemy pierwszą pracę i nagle odkrywamy, że rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna. Okazuje się bowiem, że niektóre osoby mają wrażliwe ego i są fałszywe. Zupełnie inne niż się na początku wydaje. Jesteśmy zaskoczeni ich obojętnością albo niespodziewanymi aktami zdrady. Zaczynamy rozumieć, że będąc sobą i mówiąc to, co myślimy, możemy ściągnąć na siebie dużo różnych kłopotów. Uświadamiamy sobie, że w świecie pracy rządzą polityczne gierki, na które nikt nas nie przygotował. Niektóre decyzje dotyczące kariery podjęte pod wpływem marzeń o pieniądzach i sławie prowadzą do emocjonalnego wypalenia i rozczarowań, a czasem zapędzają nas w ślepy zaułek. A przez to, że nie byliśmy obiektywni wobec samych siebie i przymykaliśmy oko na własne wady i słabości, tkwimy we wzorcach zachowań, których nie potrafimy kontrolować. Mijają lata, a kolejne błędne interpretacje, pomyłki i nierealistyczne decyzje coraz bardziej się nawarstwiają, przez co możemy poczuć się zgorzkniali, zagubieni i skrzywdzeni. Celem książki Prawa na każdy dzień jest odwrócenie tych toksycznych wzorców myślenia i pomoc w odbudowaniu naszej więzi z rzeczywistością. Opowiada ona o naszych rozmaitych urojeniach i szuka sposobów na dostrojenie umysłu do najgłębiej zakorzenionych cech ludzkiej natury i tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Książka ta została napisana w taki sposób, aby uczynić z ciebie radykalnego realistę, który po zakończeniu tej lektury. Nadal będzie umiał spojrzeć na ludzi i wydarzenia przez soczewki, wyostrzające widzenie, i stanie się jeszcze bardziej wyczulony na zagrożenia i okazje w swoim najbliższym otoczeniu. Jest ona rezultatem 25 lat intensywnych badań nad takimi zagadnieniami jak władza, perswazja, strategia, biegłość i natura ludzka, i zawiera skondensowaną wiedzę ze wszystkich lekcji zawartych w moich poprzednich książkach. Wpisy z pierwszych trzech miesięcy pomogą Ci zdystansować się od wszystkich zewnętrznych głosów sugerujących Ci, jaką ścieżkę kariery wybrać, i doradzą, jak połączyć się z Twoim własnym głosem, z tym, co decyduje o Twojej wyjątkowości, życiowej misji i powołaniu. To połączenie będzie stanowiło twój kierunkowskaz, który pomoże ci we wszystkich decyzjach dotyczących kariery, jakie w przyszłości podejmiesz. Wpisy w tej części uświadomią ci, że tym, co naprawdę się liczy, nie są pieniądze ani wykształcenie, lecz upór i pragnienie zdobywania wiedzy, że porażki. Błędy i konflikty często są najlepszą możliwą formą edukacji i że to wszystko jest prawdziwym źródłem kreatywności i biegłości. W ciągu następnych trzech miesięcy zaczniesz dostrzegać polityczną naturę świata pracy i zrozumiesz, jak niebezpiecznie jest mylić pozory z rzeczywistością. Nauczysz się rozpoznawać Toksyczne typy ludzi, zanim zdążą cię wciągnąć w swoje emocjonalne dramaty, a także zyskasz umiejętności potrzebne do tego, żeby przechytrzyć nawet najbardziej wytrawnych manipulatorów. W kolejnych trzech miesiącach dowiesz się, jak działa prawdziwa perswazja i sztuka wpływania na ludzi. Nie chodzi bowiem o to, żeby myśleć o sobie i mówić to, co ci przyjdzie do głowy. Lecz aby spróbować postawić się na miejscu drugiej osoby i odwołać się do jej egoizmu. Wiedza zawarta w tej części książki pomoże Ci także zostać mistrzem strategii, dzięki czemu Twoje działania związane z tym, w co mocno wierzysz, zaczną przynosić bardziej spektakularne efekty, a Ty przybliżysz się do osiągnięcia swoich celów. Wreszcie, w ostatnich trzech miesiącach zapoznasz się dokładnie z czynnikami, które motywują ludzi, w tym również Ciebie, do określonych zachowań. Kiedy uświadomisz sobie, kim jesteś niedoskonałą istotą ludzką, tak samo jak każdy inny człowiek nie tylko zaczniesz odczuwać większą empatię i akceptację ale też zdobędziesz klucz do zmiany własnych. Negatywnych wzorców zachowań. Wpisy zawarte w tej części przekonają cię, że jeśli skonfrontujesz się ze swoimi największymi lękami dotyczącymi śmiertelności, zdołasz się otworzyć na prawdziwie cudowną naturę życia. Zaczniesz doceniać każdą chwilę, która ci pozostała i nauczysz się odczuwać jej podniosłość. Zebrane tu wpisy pochodzą z pięciu moich wydanych książek i z jednej nad którą obecnie pracuję: The Law of the Sublime, z wywiadów i rozmów przeprowadzonych na przestrzeni wielu lat, a także z mojego bloga i esejów, które napisałem i zamieściłem w internecie. Pod koniec każdego wpisu podaję tytuł i rozdział książki. Z której on pochodzi, aby umożliwić ci dalsze zgłębianie danego tematu. Każdy miesiąc ma konkretny tytuł i podtemat. I zaczyna się od krótkiego eseju. Wszystkie eseje mówią o powiązaniu między koncepcjami przedstawionymi w moich książkach, a moimi własnymi doświadczeniami, o trudnościach, które napotkałem, a także o nauce, jaką z nich wyciągnąłem. Tę książkę można czytać w dowolny sposób: na przykład, wybierać najciekawsze fragmenty i pomijać inne, dopasowując przedstawione tu koncepcje do swojej aktualnej sytuacji życiowej. Jednak, najlepiej jest przeczytać prawa na każdy dzień od deski do deski, zaczynając od dnia, w którym ta książka znalazła się w Twoich rękach. Dzięki temu Zgłębisz każdy temat, a zawarte tu treści zinfiltrują Twój mózg i pomogą Ci rozwinąć kluczowy nawyk widzenia rzeczy takimi, jakie są. Aby utrwalać ten nawyk, postaraj się robić notatki najczęściej, jak to możliwe, nawiązując w nich do wydarzeń z własnego życia, dawnego i obecnego, które są w jakiś sposób związane z treścią danego wpisu. A jeszcze lepiej zrobisz, jeśli wprowadzisz niektóre pomysły w życie i będziesz obserwować rezultaty tych działań, a następnie wyciągać z nich wnioski. Spróbuj potraktować prawa na każdy dzień jak bildungsroman. Niemieckie słowo bildungsroman oznaczające powieść o rozwoju albo formowaniu to nazwa gatunku literackiego, który powstał w XVIII wieku. I istnieje do dziś. Pisarz zabiera swoich czytelników w podróż do miejsc, w których grasują łotry, nikczemnicy i głupcy. Główny bohater wyciąga naukę z lekcji, które dostaje od świata i powoli pozbywa się rozmaitych złudzeń. W końcu odkrywa, że rzeczywistość jest nieskończenie bardziej interesująca i bogatsza niż wszystkie fantazje, którymi dotychczas karmił swój umysł. Ostatecznie wychodzi z tych doświadczeń bogatszy o nową wiedzę, bardziej oświecony i niespotykanie mądry jak na swój wiek. Książka Prawa na każdy dzień zabierze swojego bohatera, czyli ciebie. W podobną podróż do miejsc pełnych niebezpiecznych i toksycznych ludzi. Pomoże ci pozbyć się złudzeń i wzmocni cię przed walką, dzięki czemu zaczniesz znajdować pociechę i przyjemność w tym, że wreszcie widzisz ludzi i cały świat takimi, jacy naprawdę są. Nie dostaje się mądrości w darze. Trzeba ją odkryć samemu po wędrówce, jakiej Nikt nie może podjąć za nas. Żywoty, które pan podziwiasz, postawy, które ci się wydają szlachetne, nie były przygotowane przez ojca ani przez preceptora. Poprzedziły je początki bardzo odmienne, kształtowało je wszystko zło i wszystka banalność, panujące dokoła. Wyrażają walkę i zwycięstwo. Marcel Proust. Styczeń. Twoje zadanie życiowe. Zasiewanie ziaren biegłości. Wszyscy rodzimy się unikalni. Ta wyjątkowość jest genetycznie wbudowana w nasze DNA. Jesteśmy jednorazowym zjawiskiem we wszechświecie. Nasz indywidualny kod genetyczny nie pojawił się nigdy wcześniej i nigdy nie zostanie powtórzony. U każdego z nas. Ta wyjątkowość wyraża się poprzez pierwotne skłonności i upodobania, które ujawniają się już w okresie dzieciństwa. Są to siły wewnątrz nas, które pochodzą z miejsca znajdującego się głębiej niż da się wyrazić za pomocą świadomych słów. Przyciągają nas do określonych doświadczeń i odpychają od wybranych osób. Te siły, które ciągną i popychają nas w różnych kierunkach, wpływają na rozwój naszego umysłu w bardzo wymierny sposób. Można powiedzieć, że w momencie Twoich narodzin zasiane zostaje ziarno. Tym ziarnem jest Twoja unikalność. Ono chce rosnąć, rozwijać się i zakwitnąć, aby osiągnąć swój pełny potencjał. Ma naturalną Asertywną energię, która jest do tego niezbędna. Twoją życiową misją jest umożliwić temu nasionu rozkwitnąć, wyrazić swoją unikalność poprzez pracę. Masz przeznaczenie, które musisz wypełnić. Im więcej masz siły i im bardziej się skupisz na tym przeznaczeniu, może ono przybierać formę głosu, mocy albo jeszcze inną. Tym większe będziesz mieć szansę na to, że zdołasz je wypełnić i osiągnąć biegłość. Przez cały styczeń będziesz odkrywać i rozwijać swoje zadanie życiowe czyli to, do czego zostałeś stworzony. Już od najmłodszych lat mniej więcej od ósmego roku życia wiedziałem, że chcę zostać pisarzem. Z całego serca kochałem książki i słowa. Na początku sądziłem, że chcę pisać powieści, ale po skończeniu studiów musiałem zacząć jakoś zarabiać na życie i uświadomiłem sobie, że ten zawód jest niepraktyczny. Mieszkałem w Nowym Jorku, dlatego poszukałem pracy w dziennikarstwie, żeby mieć pieniądze przynajmniej na podstawowe utrzymanie. Aż któregoś dnia, po kilku latach pracy jako autor tekstów i redaktor. Poszedłem na lunch z mężczyzną, który właśnie zredagował mój artykuł do czasopisma. Po opróżnieniu trzeciego kieliszka Martini, mężczyzna ten w końcu wyznał dlaczego zaprosił mnie na lunch. Powinieneś poważnie rozważyć inną karierę powiedział. Nie nadajesz się do pisania tekstów. Twoje artykuły są zbyt chaotyczne, twój styl jest dziwaczny, a twoje uwagi. Po prostu nie trafiają do przeciętnego czytelnika Robercie. Pójdź lepiej na ekonomię albo na prawo. Oszczędź sobie cierpienia. W pierwszej chwili poczułem się, jakbym dostał obuchem w łeb. Jednak w kolejnych miesiącach uświadomiłem sobie ważną prawdę o samym sobie. Robiłem coś, w czym się dobrze nie czułem, a jakość mojej pracy odzwierciedlała te, Niekompatybilność. Musiałem rzucić dziennikarstwo. W chwili, gdy to odkryłem, rozpoczął się okres wędrówki w moim życiu. Podróżowałem po całej Europie, podejmowałem najróżniejsze prace. Pracowałem na budowie w Grecji, uczyłem angielskiego w Barcelonie, byłem recepcjonistą w hotelu w Paryżu i przewodnikiem wycieczek w Dublinie. A także odbyłem staż w angielskiej firmie produkującej filmy dokumentalne dla telewizji. Próbowałem pisać powieści i sztuki. Wróciłem do Los Angeles, gdzie się urodziłem i dorastałem. Zatrudniłem się w agencji detektywistycznej i wykonywałem wiele innych dorywczych prac. Potem wszedłem do branży filmowej, gdzie pracowałem jako asystent reżysera, a także zajmowałem się wyszukiwaniem informacji, pracą nad rozwojem fabuły i pisaniem scenariuszy. W trakcie tej wieloletniej podróży wykonywałem jakieś 60 różnych prac. Jednak w 1995 roku moi rodzice, niech ich Bóg błogosławi, zaczęli poważnie martwić się o swojego syna. Miałem 36 lat i wyglądałem na zagubionego. Nigdzie nie potrafiłem zagrzać miejsca na dłużej. Miewałem chwilę wielkiego zwątpienia, a nawet depresji, ale mimo to nie czułem się zagubiony. Coś wewnątrz mnie wciąż popychało mnie do przodu i pokazywało kierunek, w którym miałem podążać. Głodny nowych doświadczeń Poszukiwałem i eksplorowałem, i przez cały ten czas pisałem. W tym samym roku poznałem Justa Elfersa, który zajmował się pakowaniem i produkowaniem książek. Mieszkałem wtedy we Włoszech i wykonywałem kolejną dorywczą pracę. Któregoś dnia, gdy spacerowaliśmy wzdłuż nabrzeży Wenecji, Just spytał mnie, czy mam jakiś pomysł na książkę. Nagle? Zupełnie znikąd wpadła mi do głowy odpowiedź: Powiedziałem Justowi, że czytam dużo książek historycznych, a opowieści o Juliuszu Cezarze, Borgiach i Ludwiku XIV to dokładnie te same historie, które oglądam na własne oczy, wykonując te wszystkie rozmaite prace, tyle że te drugie są mniej krwawe. Ludzie pragną władzy. Ale starają się ukryć to pragnienie przed innymi. Dlatego grają w różne gierki, manipulują innymi i snują intrygi, mimo że na zewnątrz prezentują sympatyczne, a nieraz nawet święte oblicza. Chciałem ujawnić te niecne zachowania. Kiedy tak improwizowałem, przedstawiając pomysł na coś, co ostatecznie przybrało postać mojej pierwszej książki. 48 praw władzy, poczułem, że coś wewnątrz mnie kliknęło zaskoczyło. Ogarnęło mnie silne podniecenie. To było całkowicie naturalne. Poczułem, że zrozumiałem swoje przeznaczenie. A gdy zobaczyłem, że mój rozmówca także jest podekscytowany, poczułem jeszcze silniejsze podniecenie. Just powiedział, że spodobał mu się mój pomysł, i zaproponował, że będzie płacił za moje mieszkanie, dopóki nie napisze połowy książki, a potem zaniesie mój tekst do wydawnictwa, żeby go sprzedać. Sam chciał się zająć pakowaniem, projektowaniem i produkcją. Gdy wróciłem do domu w Los Angeles i zacząłem pracować nad 48 prawami, miałem świadomość, że to jest jedyna taka okazja w moim życiu. Sposób na ucieczkę od nieustającej wędrówki, która trwała już tyle lat. Dlatego całkowicie się w to zaangażowałem. Każdy gram energii, jaki posiadałem, wkładałem w pracę nad książką, ponieważ wiedziałem, że albo przyniesie mi ona sukces, albo zostanę życiowym nieudacznikiem. W tej książce znalazło się wszystko: moje życiowe lekcje. Cały mój warsztat pisarski, cała dyscyplina, jaką wypracowałem jako dziennikarz, wszystkie dobre i złe doświadczenia, jakie wyniosłem z 60. różnych wykonywanych prac i z relacji z koszmarnymi szefami, z którymi przyszło mi współpracować. Moja tłumiona przez wiele lat ekscytacja związana z pisaniem książki była tak silna, że czytelnicy zdołali ją wyczuć. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, książka odniosła ogromny sukces, większy niż byłbym w stanie sobie wymarzyć. Teraz, jakieś 25 lat później, gdy wracam myślami do tamtych wydarzeń, uświadamiam sobie, że tym, co popychało mnie do przodu i wyznaczało mi kierunek wspomniałem o tym wcześniej było poczucie celu przeznaczenia. Zupełnie jakby w mojej głowie jakiś głosik szeptał: Nie poddawaj się, próbuj dalej, próbuj dalej. Ten głos, który usłyszałem po raz pierwszy już jako dziecko, prowadził mnie do mojego zadania życiowego. Potrzebowałem wielu lat, wielu eksperymentów, wielu błędów i przeszkód, żeby dotrzeć do celu. Ale ten głos, przez cały czas pchał mnie do przodu i na swój osobliwy sposób dawał mi nadzieję. Po tamtej książce napisałem kilka innych i wciąż skupiam się na misji realizowania tego zadania. Jak każdy człowiek, potrzebuję tego, aby poczucie celu kierowało moimi działaniami dzień po dniu. Muszę czuć, że każda moja książka jest częścią tego przeznaczenia. Że po prostu miała zostać napisana. A to poczucie celu, które towarzyszyło mi przez całe życie i stało się dużo bardziej oczywiste przed 25 laty, pomogło mi przejść przez wszystkie trudne chwile w życiu. Myślę, że tak samo mogłoby pomóc każdej innej osobie. Trzeba tylko je w sobie poczuć, trzeba zacząć go poszukiwać. Prawdziwy morał jest następujący. Potrzebowałem dużo czasu, żeby tam dotrzeć, a moja podróż była pełna różnych niespodziewanych zwrotów akcji. Odnalezienie swojego przeznaczenia może nastąpić jeszcze później, gdy masz 30, 40 albo nawet jeszcze więcej lat. Jednak cały mój byt odmienił się na zawsze w chwili, gdy zrozumiałem swoje Zadanie życiowe. 1 stycznia. Odkryj swoje powołanie. Każdy człowiek jest kowalem własnego losu, który niczym rzeźbiasz, przeobraża bryłę w posąg. Podobnie jak z tą formą artystycznej aktywności, rzecz się ma ze wszystkimi innymi. Rodzimy się jedynie z teoretyczną zdolnością dokonania tego dzieła umiejętności niezbędne do nadawania materiałom pożądanego kształtu trzeba dopiero zdobyć i z uwagą rozwijać Johann Wolfgang Goethe Posiadasz w sobie wewnętrzną siłę która próbuje naprowadzić cię na twoje życiowe zadanie chodzi o to co masz do osiągnięcia w trakcie swojego życia? W dzieciństwie doskonale rozumiałeś tę siłę. Skłaniała cię ona do podejmowania działań i zajmowania się rzeczami, które odpowiadały twoim wrodzonym upodobaniom, rozbudzającym w tobie głęboką i pierwotną ciekawość. W kolejnych latach siła ta traci jednak na znaczeniu, ponieważ w coraz większym stopniu kierujemy się radami rodziców i rówieśników. Coraz więcej uwagi poświęcamy także nużącym sprawom dnia codziennego. To może stać się źródłem poczucia nieszczęśliwości, które wynika z braku kontaktu z własną tożsamością i źródłem indywidualnej wyjątkowości. Pierwszy krok na drodze do biegłości należy zatem wykonać do wewnątrz. Należy poznać swoją prawdziwą naturę i odzyskać kontakt z wrodzoną siłą. Precyzyjne jej zrozumienie pozwoli ci obrać właściwą ścieżkę kariery i uporządkować swoje życie. Nigdy nie jest za późno, aby ten proces rozpocząć. Prawo na dziś: Mistrzostwo jest procesem, a odkrycie swojego powołania to punkt startowy. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 2 stycznia. Przypomnij sobie swoją dziecięcą obsesję. Maria Skłodowska Curie, która miała w przyszłości odkryć Rad, jako czteroletnia dziewczynka, weszła pewnego razu do gabinetu swojego ojca i ze zdumieniem przyglądała się szklanej gablocie. W której znajdowały się przeróżne sprzęty laboratoryjne do prowadzenia eksperymentów chemicznych i fizycznych. Wracała tam wielokrotnie, aby wpatrywać się w przyrządy. Wyobrażała sobie przy tym przeróżne eksperymenty, które można by prowadzić za pomocą tych rur i urządzeń pomiarowych. Wiele lat później, gdy po raz pierwszy weszła do prawdziwego laboratorium, i samodzielnie zaczęła prowadzić eksperymenty, tamta dziecięca fascynacja odżyła w niej na nowo. Wiedziała, że oto odnalazła swoje powołanie. Prawo na dziś. Twoja dziecięca obsesja miała ważną przyczynę. Przypomnij ją sobie: jak zostać mistrzem powołanie, czyli zadanie życiowe. 3 stycznia. Głos impulsu. Sposobem na zrozumienie sensu i wartości życia jest poczucie na nowo potęgi doświadczeń, dopuszczenie do głosu wewnętrznych impulsów oraz zdolność odczuwania tych impulsów. Abraham Maslow. Już od najmłodszych lat byłem oczarowany słowami. Pamiętam, jak w czwartej klasie. Nauczycielka dała nam do wykonania zadanie. Napisała na tablicy słowo Carpenter, stolarz, i poprosiła, żebyśmy podali jak najwięcej słów zawierających wyłącznie litery z tego słowa Ant, Pet, Car i tak dalej. Pomyślałem wtedy, wow, to tak można? Wziąć sobie litery i poukładać je w różne słowa? Byłem zachwycony. Takie dziecięce oczarowanie trudno jest opisać słowami. Abraham Maslow nazwał je głosem impulsów. Zauważył, że dzieci, nawet te najmniejsze, dokładnie wiedzą, co lubią, a czego nie. Jest to ekstremalnie ludzka cecha, która ma ogromną moc. Każdy kiedyś odczuwał takie impulsy, nienawidził pewnych rodzajów aktywności, a inne uwielbiał. Nie lubił matematyki, ale czuł ogromny pociąg do słów. Pochłaniał niektóre książki, a przy innych momentalnie zasypiał. To ważne, aby umieć rozpoznać te wczesne skłonności i upodobania, ponieważ one wyraźnie pokazują, co nas pociąga i nie są zaburzone przez pragnienia innych ludzi. Nie są to rzeczy, których nauczyli nas rodzice, ponieważ te są oparte na bardziej powierzchownych połączeniach, a także są bardziej werbalne i świadome. Te upodobania są w nas bardzo głęboko zakorzenione i są wyłącznie nasze, ponieważ stanowią odbicie naszego unikalnego składu chemicznego. Prawo na dziś. Zrób coś, co uwielbiałeś robić jako dziecko. Spróbuj na nowo połączyć się ze swoimi impulsami. Robert Green podczas rozmowy na Live Talks Los Angeles 11 lutego 2019 roku. 4 stycznia. To już jest w tobie. Prędzej czy później coś nas wezwie do obrania określonej ścieżki. To coś może zapisać się w naszej pamięci jako wezwanie z czasów dzieciństwa, jako głos znikąd, fascynacja, zadziwiający zwrot wydarzeń, pod wpływem którego nagle sobie uświadamiamy: To właśnie muszę zrobić, to właśnie muszę mieć, takim człowiekiem muszę się stać. James Hillman. W miarę zdobywania kolejnych umiejętności, Wiele osób traci kontakt z tymi pierwotnymi sygnałami dobiegającymi z wnętrza. Giną one gdzieś pośród innych zagadnień, którymi się zajmujemy. Siła człowieka i jego przyszłość zależą tymczasem nierzadko od zdolności do odnalezienia tego pierwotnego źródła i powrotu do niego. Przejawów takich pierwotnych skłonności należy szukać w najwcześniejszym dzieciństwie, pośród odruchowych reakcji na zupełnie proste rzeczy, w pragnieniu ciągłego podejmowania pewnych czynności, które nigdy nas nie nużyły, w dziedzinie stanowiącej przedmiot nadzwyczajnego zainteresowania, w poczuciu siły towarzyszącej pewnym formom aktywności. To coś każdy z nas ma już w sobie. Nie trzeba nic tworzyć. Wystarczy jedynie poszukać i nadać nowy sens temu, co tkwi w naszym wnętrzu od początku. Bez względu na wiek człowieka, ponowne dotarcie do tego źródła pozwoli rozbudzić na nowo pewien element pierwotnego upodobania i w ten sposób wskaże mu ścieżkę, która może ostatecznie stać się jego zadaniem życiowym. Prawo na dziś. Spytaj kogoś, kto pamięta twoje dzieciństwo, jakie miałeś zainteresowania. Przypomnij sobie na nowo swoje dawne pasje. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 5 stycznia. Dowiedz się, co cię przyciąga i zanurz się w tym. Współczesny antropolog i lingwista Daniel Everett dorastał w miasteczku zdominowanym przez kowbojów na granicy kalifornijsko-meksykańskiej. Od bardzo wczesnych lat fascynował się kulturą meksykańską, która go ze wszystkich stron otaczała. Interesowało go wszystko: brzmienie słów wypowiadanych przez napływowych pracowników, ich jedzenie. A także zachowania skrajnie różne od tych właściwych przedstawicielom kultury anglosaskiej. Starał się maksymalnie zanurzyć w tym języku i kulturze. Ta dziecięca fascynacja przerodziła się w trwające całe życie zainteresowanie innością, różnorodnością kulturową naszej planety i jej znaczeniem dla ewolucji człowieka. Prawo na dziś. Co takiego zawsze Cię przyciągało? Dzisiaj zanurz się w tym głęboko. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 6 stycznia. Zmiana jest prawem. Zastanawiając się nad własną karierą i nieuniknionymi zmianami w jej przebiegu, Należy przeprowadzić następujące rozumowanie. Nikt nie jest przywiązany do żadnego stanowiska, ani zobowiązany do lojalności wobec konkretnego zawodu czy firmy. Człowiek ma jedynie obowiązek realizować swoje życiowe zadanie i to jemu powinien się w pełni oddać. Każdy musi we własnym zakresie zdefiniować to zadanie i nakreślić ścieżkę jego realizacji. Inni nie powinni próbować nas chronić ani nam w tym pomagać. Tutaj każdy odpowiada za siebie. Zmian nie da się uniknąć, szczególnie w epokach tak rewolucyjnych jak nasza. Ponieważ jesteśmy zdani tylko na siebie, każdy z nas musi próbować przewidywać, do czego prowadzą zmiany zachodzące właśnie w konkretnej rzeczywistości zawodowej. Trzeba Dostosowywać definicję własnego zadania życiowego do bieżących okoliczności. Nie należy trwać przy starych rozwiązaniach, ponieważ w ten sposób można spaść na koniec stawki i poważnie na tym ucierpieć. Należy zachować elastyczność i stale szukać możliwości dostosowywania się. W przypadku niespodziewanej zmiany musimy powstrzymać się przed przesadną reakcją. I oprzeć się pokusie użalania się nad sobą. Freddy Roach, zanim został wielkim trenerem boksu, został zmuszony do zakończenia kariery bokserskiej. Instynktownie odnalazł drogę powrotną na ring, ponieważ zrozumiał, że tym, co kochał, nie był sam boks, lecz rywalizacja i strategiczne myślenie. Dzięki temu podejściu. Zdołał ukierunkować swoją pasję w inny sposób w ramach tego samego sportu. Bądź jak roach i nie rezygnuj ze zdobytych umiejętności i doświadczenia, lecz zastanów się, jak inaczej możesz je wykorzystać. Skup wzrok na przyszłości, a nie na przeszłości. Kiedy nagle tracisz poczucie bezpieczeństwa. I zostajesz zmuszony do zastanowienia się nad tym, dokąd zmierzasz, kreatywne podejście do życiowej zmiany może ci pomóc w odkryciu nowej, lepszej drogi. Prawo na dziś. Dostosowuj swoje upodobania do zmieniających się okoliczności. Nie określaj sobie sztywnych celów i marzeń. Zmiana jest prawem. Jak zostać mistrzem? Powołanie. Czyli zadanie życiowe. 7 stycznia. Pieniądze i sukces. Wielu ludziom pogoń za pieniędzmi i pozycją zapewnia znaczący zasób motywacji i koncentracji. Osoby tego rodzaju uznałyby poszukiwanie własnego powołania w życiu za absolutną stratę czasu i ideę, która jest całkowicie przestarzała. Na dłuższą metę wyznawanie takiej filozofii przynosi jednak często całkowicie niepraktyczne efekty. Wszyscy znamy skutki hiperintencji. Gdy koniecznie chcemy zasnąć, zwykle staje się to trudne. Gdy na jakiejś konferencji bezwzględnie musimy wygłosić doskonałe przemówienie i za bardzo tego chcemy, wystąpienie oczywiście się nie udaje. Gdy rozpaczliwie chcemy znaleźć sobie partnera lub się z kimś zaprzyjaźnić, zapewne nie wzbudzimy zainteresowania, tylko niechęć. Gdy jednak zamiast się spinać, pozwalamy sobie na relaks i koncentrujemy się na czymś innym, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaśniemy, wygłosimy świetne przemówienie, czy kogoś sobą zafascynujemy. Najprzyjemniejsze w życiu jest to, co przydarza nam się niebezpośrednio, czego nie zamierzaliśmy osiągnąć, czy nie oczekiwaliśmy. Kiedy staramy się prokurować szczęśliwe chwile, zwykle nas one rozczarowują. To samo dotyczy usilnego dążenia do pieniędzy i sukcesów. Wielu z odnoszących największe sukcesy, najsławniejszych i najbogatszych ludzi, nie zaczyna od obsesji na punkcie pieniędzy i statusu. Najlepszym przykładem może być Steve Jobs, który w ciągu stosunkowo krótkiego życia zgromadził ogromną fortunę. Tak naprawdę jednak, Jobs niezbyt dbał o dobra materialne. Jego jedyną obsesją było tworzenie jak najlepszych i jak najbardziej oryginalnych projektów, a kiedy zaczął to robić, pojawiły się i pieniądze. Prawo na dziś. Skoncentruj się na utrzymywaniu poczucia celu, a sukcesy staną się jego naturalną konsekwencją. Prawa ludzkiej natury, rozdział 13. Działaj w poczuciu celu, pod rozdział Prawo bezcelowości. 8 stycznia. Zajmij swoją niszę. V.S. Ramachandran dorastał pod koniec lat 50. XX wieku w indyjskim Madrasie. Już wtedy wiedział, że jest inny. Dokuczała mu samotność, więc często spacerował wzdłuż plaży. Szybko zafascynowała go niesamowita różnorodność muszli, które morze wyrzuca na brzeg. Zaczął je zbierać i uważnie im się przyglądać. Wkrótce zaczęły go interesować najdziwniejsze ich odmiany, należące na przykład do przedstawicieli gatunku ksenofora. Organizmy te zbierały porzucone muszle i wykorzystywały je do kamuflażu. W pewnym sensie, on sam przypominał nieco ksenofora, był swego rodzaju anomalią. W przyrodzie, tego typu anomalie odgrywają często istotną rolę ewolucyjną. Potrafią doprowadzić do zasiedlenia nowych niż ekologicznych, zapewniają większe szanse przetrwania. Lata mijały, a on przenosił swoje chłopięce zainteresowanie na coraz to nowe dziedziny. Przyglądał się nieprawidłowościom w ludzkiej anatomii, dziwnym zjawiskom chemicznym i tym podobnym. Poszedł na studia medyczne i został profesorem psychologii wizualnej na University of California w San Diego. Zafascynowało go zjawisko kończyn fantomowych. Dotyczyło ono ludzi, którym amputowano nogi lub ręce, a którzy mimo to odczuwali w nich potworny ból. Ramachandran prowadził eksperymenty dotyczące tego zjawiska i w ten sposób Dokonał kilku fascynujących odkryć na temat samego mózgu. Znalazł również nowatorski sposób niesienia ulgi pacjentom odczuwającym tego typu dolegliwości. Nietypowe zaburzenia neurologiczne okazały się tą dziedziną, której Ramachandran miał się odtąd poświęcić. Można by odnieść wrażenie, że oto Ramachandran wykonał pełen obrót i powrócił do okresu gromadzenia najrzadszych muszli znalezionych na brzegu morza. Prawo na dziś. Zaakceptuj i wykorzystaj swoją dziwaczność. Dowiedz się, co cię odróżnia od reszty ludzi. Połącz te rzeczy ze sobą i stań się anomalią. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 9 stycznia. Poszukaj inspiracji u swoich bohaterów. John Coltrane dorastał w Karolinie Północnej. Jako młodzieniec wyraźnie odstawał od swoich rówieśników. Zachowywał się znacznie poważniej. Doświadczał emocjonalnych i duchowych pragnień, których nawet nie potrafił wyrazić. W ramach hobby uprawiał muzykę, zaczął grać na saksofonie. I wstąpił do szkolnego zespołu. Kilka lat później miał okazję uczestniczyć w koncercie wybitnego saksofonisty jazzowego, Charliego Berda Parkera. Brzmienie jego instrumentu poraziło Coltrane'a do żywego. Wydobywało się z niego coś pierwotnego, coś osobistego, jakiś głos z głębi. W jednej chwili Coltrane odnalazł sposób na wyrażanie własnej wyjątkowości. I duchowych pragnień. Zaczął ćwiczyć tak intensywnie, że w ciągu dziesięciu lat został bodaj najwybitniejszym jazzmenem swojej epoki. Należy uświadomić sobie jedną rzecz: otóż, aby zdobyć mistrzostwo w danej dziedzinie, trzeba kochać dane zagadnienie i czuć z nim silną więź. Dziedzina ta musi stanowić obiekt wielkiego zainteresowania. Graniczącego wręcz z religijnym oddaniem. Coltrane kochał nie muzykę, ale możliwość wyrażania potężnych emocji. Prawo na dziś. Czy są jakieś osoby, których praca ma na ciebie bardzo duży wpływ? Przeanalizuj to i użyj tych osób jako modeli. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 10 stycznia. Wykorzystaj swoją dziwaczność. Najodważniejszym aktem jest wciąż myśleć za siebie. Coco Chanel. Co mówimy o mistrzach? Są jedyni w swoim rodzaju. Nigdy wcześniej nie było Steve'a Jobsa. Nigdy nie było Warrena Buffeta. Nigdy nie było Alberta Einsteina. Oni są unikalni. Wykorzystali to, co odróżniało ich od reszty. Oczywiście, wiązało się to z pewnym cierpieniem. Jeśli chodzi o moje książki, a zwłaszcza 48 praw władzy, możesz je nienawidzić, możesz uważać je za szatańskie, ale gwarantuję ci, że nigdy nie przeczytałeś ani nie widziałeś podobnych książek. Podział, który stworzyłem, otwierająca akapity, Cytaty na boku i kształty. Cała książka odzwierciedla moją dziwaczność. Wydawca był przerażony, gdy zobaczył mój maszynopis. Chciał, żeby ta książka była bardziej konwencjonalna, a ja mu powiedziałem nie. Wiem, że nie wydałem żadnej książki, ale będę kurczowo się trzymał tego, co tu mam. Trzymałem się tego, co było we mnie dziwne i inne. Prawo na dziś. Zawsze trzymaj się tego, co jest w tobie dziwne, niezrozumiałe, inne. To właśnie jest źródło Twojej mocy. Wywiad do podcastu Curious with Josh Peck 4 grudnia 2018 roku. 11 stycznia. Co sprawia, że czujesz się bardziej ożywiony? Czasami zdarza się, że skłonności danej osoby ujawniają się w trakcie podejmowania aktywności, stanowiące źródło poczucia nadzwyczajnej siły. Marta Graham jako dziecko bardzo się denerwowała, że inni nie potrafią jej w pełni zrozumieć. Odnosiła wrażenie, że nieprecyzyjnie się wyraża. Potem miała okazję po raz pierwszy oglądać przedstawienie taneczne. Tancerz. Umiejętnie wyrażał swoje emocje poprzez ruch. Przekazywał je w sposób podświadomy, a nie za pomocą słów. Wkrótce potem, Marta Graham zaczęła pobierać lekcje tańca i natychmiast odnalazła w nich swoje powołanie. Tylko podczas tańca czuła, że żyje i wyraża siebie. Wiele lat później stworzyła zupełnie nową formę tańca rewolucjonizując całą tę sztukę. Prawo na dziś. Zrób dzisiaj coś, co sprawi, że osiągniesz szczyt swojego bytu. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 12 stycznia. Przeszkoda jest drogą. Niektórzy ludzie w dzieciństwie... Nie potrafią jeszcze zidentyfikować swoich upodobań ani określić ścieżki kariery. W tym okresie zwracają raczej uwagę na własne przykre ograniczenia. Nie radzą sobie z tym, co innym zdaje się przychodzić z łatwością i bez problemu. Koncepcja życiowego powołania wydaje im się zupełnie obca. Niekiedy przyswajają sobie po prostu krytykę i oceny innych. W rezultacie sami siebie postrzegają jako istoty wybrakowane. Przy braku należytej staranności, takie myślenie może stać się samospełniającym się proroctwem. Chyba nikt inny nie musiał się mierzyć z własnym przeznaczeniem w takim stopniu jak Temple Grandin. W 1950 roku u trzyletniej wówczas dziewczynki zdiagnozowano autyzm. Lekarz zasugerował, że powinna spędzić resztę swojego życia w placówce opiekuńczej. Dzięki pomocy logopedów dziewczynka zdołała uniknąć tego losu i poszła do normalnej szkoły. Powoli rozwijała silne zainteresowanie zwierzętami i samym autyzmem. Jej pasja przekształciła się w karierę naukową. Dzięki niezwykłej zdolności racjonalnego rozumowania, Temple Grandin przyczyniła się do lepszego zrozumienia zjawiska autyzmu i zdołała je wyjaśnić tak, jak nikt inny wcześniej nie potrafił tego zrobić. Prawo na dziś: dzisiaj skonfrontuj się z jednym ze swoich ograniczeń, z jedną z przeszkód, które stoją ci na drodze. Spróbuj się przebić. Przez tę przeszkodę przeskoczyć ją albo ją obejść, nie uciekaj od niej. Została stworzona dla ciebie. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 13 stycznia. Opanuj do perfekcji drobne rzeczy. Jeżeli zamiast atutów i upodobań ktoś stwierdził siebie raczej. Niedoskonałości powinien zastosować następującą strategię. Otóż należy zignorować swoje słabości i oprzeć się pokusie upodabniania do innych. Należy skupić się na tym, z czym radzimy sobie dobrze. Nie ma sensu marzyć ani formułować ambitnych planów na przyszłość. Lepiej skupić się na doskonaleniu najprostszych i najbardziej podstawowych umiejętności. W ten sposób zyskuje się pewność siebie i punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Takie postępowanie doprowadzi nas w końcu do treści życiowego zadania. To zadanie nie zawsze objawia się w postaci niesamowitych czy obiecujących upodobań. Czasami skrywa się za słabościami. Zmuszając człowieka do skupienia się na jednej czy dwóch rzeczach, z którymi radzi sobie bezsprzecznie dobrze. Doskonalenie tych umiejętności pozwala poznać wartość dyscypliny i przekonać się, jak wielkie korzyści mogą przynosić nasze starania. Twoje umiejętności będą się rozwijać jak kwiat lotosu który będzie czerpał moc z twojej wewnętrznej siły i pewności siebie. Nie ma sensu oglądać się z zazdrością na ludzi, których los obdarzył naturalnym talentem. Taki talent często okazuje się przekleństwem, ponieważ ludzie uzdolnieni rzadko mają okazję poznać znaczenie pilności i koncentracji uwagi. Za co zapłacą w późniejszym życiu, Wysoką cenę. Tę samą strategię można z powodzeniem zastosować w odniesieniu do wszelkich przeszkód i trudności, których doświadczamy na swojej drodze. W takich chwilach warto skupić się na tych kilku rzeczach, które wiemy na pewno i z którymi radzimy sobie dobrze. W ten sposób można odzyskać poczucie pewności siebie. Prawo na dziś. Kiedy masz wątpliwości, skup się na rzeczach, które robisz dobrze. Rozwijaj się od środka na zewnątrz. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 14 stycznia. Unikaj fałszywej ścieżki. W samym środku swojej istoty masz odpowiedź. Wiesz, kim jesteś i wiesz, Czego pragniesz? Laozi. Fałszywa ścieżka życiowa to taka, którą mamy ochotę obrać z zupełnie niewłaściwych powodów dla pieniędzy, sławy, uwagi itd. O uwagę zabiegają zwykle ludzie, którzy w swoim wnętrzu czują pustkę i liczą, że uda im się ją wypełnić fałszywym uwielbieniem publicznym. Ponieważ wybierają dziedzinę, która nie odpowiada ich najgłębiej zakorzenionym upodobaniom, rzadko udaje im się zaspokoić to pragnienie. Ich praca na tym cierpi, a zainteresowanie, nawet jeśli uda się je zdobyć, szybko maleje. Bywa to bardzo bolesne. Ludzie, którzy przy wyborze drogi kierują się względami finansowymi lub myślą o swojej wygodzie, Zwykle działają pod wpływem strachu lub chęci spełnienia oczekiwań rodziców. Ci ostatni często starają się skłonić swoje dzieci do wyboru intratnego zajęcia, motywowani troską i obawą o nie. Wśród pobudek rodziców może się jednak czaić coś jeszcze: a mianowicie szczypta zazdrości, że oni sami, jako młodzi ludzie, nie mieli aż tak dużej swobody wyboru. W tym zakresie polecam dwutorową strategię. Po pierwsze, należy sobie jak najszybciej uświadomić, że wybrało się ścieżkę kariery z niewłaściwych powodów, jeszcze zanim ucierpi na tym nasze poczucie pewności siebie. Po drugie, powinniśmy też aktywnie stawić czoła siłom, które zepchnęły nas ze słusznej ścieżki. Zapomnijmy o chęci zabiegania o uwagę i aprobatę. One działają zwodniczo. Nie zaszkodzi wzbudzić w sobie odrobiny gniewu i żalu wobec rodziców, którzy próbują narzucić nam swoją wolę. Obranie własnej ścieżki, niezależnie od ich woli, stanowi ważny krok na drodze rozwoju indywidualnego i kształtowania własnej tożsamości. Pozwólmy zatem aby buntowniczy duch podsycił w nas energię i poczucie sensu. Prawo na dziś. Jeżeli jesteś na fałszywej ścieżce, zejdź z niej. Poszukaj energii w rebelii. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 15 stycznia. Niech Poczucie celu cię prowadzi. Tak jak dobrze przeżyty dzień przynosi błogosławiony sen, tak samo dobrze przeżyte życie przynosi błogosławioną śmierć. Leonardo da Vinci We współczesnym świecie brakuje poczucia zasadniczego sensu życia. Dawniej potrzeby w tym zakresie zaspokajała. Zorganizowana religia. Dziś jednak większość z nas żyje w sekularyzowanym świecie. Ludzie to istoty zupełnie wyjątkowe, musimy więc zbudować własny świat. Nie możemy po prostu odczytywać właściwych reakcji z biologicznego scenariusza. Brak ukierunkowania utrudnia nam jednak podejmowanie decyzji. Nie potrafimy wypełnić sobie i zagospodarować czasu. Nasze życie wydaje się pozbawione jakiegoś zasadniczego sensu. Często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tej pustki, a mimo to dotyka nas ona na wiele różnych sposobów. Powołanie do realizacji pewnego zadania to najbardziej pozytywne źródło poczucia sensu i kierunku. Stanowi ono quasi religijne wezwanie do poszukiwań. W poszukiwaniach tych nie powinny nam przyświecać motywy egoistyczne czy antyspołeczne. Chodzi bowiem w istocie o coś znacznie ważniejszego od naszego jednostkowego życia. Nasz gatunek ewoluował dzięki dużej różnorodności umiejętności i sposobów myślenia. Prawo na dziś: wróć pamięcią do chwil, w których Czułeś głęboką i osobistą więź z jakąś aktywnością. Przypomnij sobie, jaką dawało ci to przyjemność. Podczas takich aktywności możesz dostrzec wskazówki dotyczące Twojego prawdziwego powołania. Jak zostać mistrzem powołanie czyli zadanie życiowe. 16 stycznia Nie ma żadnych wyjątkowych powołań. Pamiętaj, że twój wkład w kulturę może przybierać różne formy. Nie musisz zostawać przedsiębiorcą ani postacią światowego formatu. Możesz radzić sobie równie dobrze jako osoba funkcjonująca w ramach jakiejś grupy lub organizacji, jeśli zachowasz własną, odrębną perspektywę i posłużysz się nią, aby delikatnie wywierać wpływ na innych. Nie ma przeciwwskazań. By Twoja działalność była związana z pracą fizyczną czy rzemiosłem? Dlaczego nie miałbyś odczuwać dumy z tego, jak wysokiej jakości, do której przywiązujesz szczególną wagę, są Twoje dzieła? Może to być także największe z możliwych oddanie rodzinie. Niezależnie od wszystkiego, powinieneś z całych sił starać się pielęgnować własną wyjątkowość, i wiążącą się z nią oryginalność. W świecie pełnym ludzi, których zasadniczo nie trudno zastępować innymi, ty musisz być jedyny w swoim rodzaju, a zestaw twoich umiejętności i doświadczenia powinien być niemożliwy do powielenia. Oznacza to prawdziwą wolność i najwyższą moc, jaką my, ludzie, możemy dysponować. Prawo na dziś. Żadne powołanie nie jest lepsze od innych. Liczy się to, aby było powiązane z osobistymi potrzebami i skłonnościami i żeby Twoja energia popychała Cię ku doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z własnych doświadczeń. Prawa ludzkiej natury, rozdział 13. Działaj w poczuciu celu, pod rozdział Prawo bezcelowości. 17 stycznia. Prawdziwe źródło kreatywności. Musisz zmienić swoje zapatrywania na kwestię kreatywności oraz spróbować spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Większość ludzi utożsamia kreatywność ze sferą intelektualną, uznając ją za pewien szczególny sposób myślenia. W rzeczywistości, jednak, Aktywność kreatywna to taka, która wiąże się z zaangażowaniem całego swojego jestestwa, swoich emocji, wszystkich pokładów energii, charakteru oraz umysłu, aby dokonać jakiegoś odkrycia, wynaleźć coś istotnego albo stworzyć ważne dzieło sztuki. Potrzeba czasu i wysiłku. Cel Udaje się często osiągnąć dopiero po wielu latach eksperymentów, po przezwyciężeniu licznych trudności i porażek, dzięki silnemu skupieniu. Potrzeba do tego cierpliwości i wiary w sens podejmowanego wysiłku. Najbardziej nawet błyskotliwy umysł, dysponujący najszerszą wiedzą i najlepszymi pomysłami, Szybko jednak straci zapał i energię, jeśli wybierze niewłaściwe zagadnienie lub zajmie się niewłaściwym problemem. W takich przypadkach cała intelektualna para idzie w gwizdek. Prawo na dziś: pracuj nad tym, z czym czujesz emocjonalną więź, a pomysły przyjdą same. Jak zostać mistrzem? Rozbudzanie umysłu wielowymiarowego, faza aktywności i kreatywności. 18 stycznia. Przestań być taki miły. Każdy nosi w sobie cień, a im mniej odzwierciedla on świadome życie danej osoby, tym jest mroczniejszy i gęstszy. Karl Jung. Płacimy wyższą cenę za to, że jesteśmy wyjątkowo mili i godni szacunku, niż za świadome demonstrowanie swojego cienia. Po pierwsze, aby podążać tą drugą ścieżką, trzeba zacząć w większym stopniu polegać na własnych opiniach, a w mniejszym na cudzych, zwłaszcza w obszarach naszej specjalizacji, w sferach, w których poruszamy się na co dzień. Zaufaj geniuszowi, który tkwi w tobie od urodzenia, i pomysłom, które przychodzą ci do głowy. Po drugie, naucz się na co dzień okazywać większą pewność siebie i mniejszą skłonność do kompromisów. Rób to jednak w kontrolowany sposób i we właściwych momentach. Po trzecie, przestań aż tak bardzo zamartwiać się tym, co myślą o tobie inni ludzie. Zyskasz poczucie nieprawdopodobnego wyzwolenia. Po czwarte, zrozum, że czasem nie da się uniknąć urażania, a nawet ranienia ludzi stojących ci na drodze, którzy hołdują niewłaściwym wartościom lub niesprawiedliwie cię krytykują. Wykorzystuj takie momenty jawnej niesprawiedliwości, aby wydobywać na światło dzienne swój cień. I dumnie się z nim obnosić. Po piąte, nie czuj skrępowania, gdy odgrywasz zuchwałe, uparte dziecko, które kpi z głupoty i hipokryzji innych. I wreszcie, naucz się lekceważyć, konwencje, których inni tak skrupulatnie przestrzegają. Prawo na dziś. Pamiętaj, że prawdziwa moc tkwi w pokazywaniu swojej unikalności, nawet jeśli w ten sposób możemy kogoś urazić. Dzisiaj zbadaj swoją mroczną stronę: Prawa ludzkiej natury rozdział 9. Stań twarzą w twarz ze swoją ciemną stroną pod rozdział Prawo wyparcia. 19 stycznia: Słuchaj swojego wewnętrznego autorytetu. Jesteś tutaj nie tylko po to, by zaspokajać własne impulsy i konsumować to, co zrobili inni, ale także po to, aby tworzyć i wnosić wkład, aby służyć wyższemu celowi. Aby służyć temu wyższemu celowi, musisz pielęgnować to, co jest w tobie wyjątkowe. Przestań tak uważnie słuchać słów i opinii innych. Którzy mówią ci, kim jesteś i co powinno ci odpowiadać, a co nie. Osądzaj zdarzenia i ludzi na własny rachunek. Zadawaj sobie pytania o to, co myślisz i dlaczego czujesz się w określony sposób. Dogłębnie poznaj samego siebie, swoje wrodzone upodobania i skłonności, obszary, które cię w naturalny sposób przyciągają. Każdego dnia pracuj nad doskonaleniem tych umiejętności, które odpowiadają Twojemu wyjątkowemu duchowi i celowi. Wnieś swój wkład w niezbędną różnorodność kulturową, tworząc coś, co będzie odzwierciedlało twoją wyjątkowość. Ceń to, co cię wyróżnia. Uchylanie się od podążania tą drogą to prawdziwy powód, dla którego od czasu do czasu czujesz. Przygnębienie. Chwile depresji to sygnały, że powinniśmy znów zacząć słuchać swojego wewnętrznego autorytetu. Prawo na dziś. Przypomnij sobie chwile ze swojego życia, gdy byłeś aktywny czyli podążałeś swoją ścieżką, oraz te, w których byłeś pasywny czyli robiłeś to, czego chcieli inni. Porównaj emocje odczuwane w tych odmiennych sytuacjach. Prawa ludzkiej natury. Rozdział 15. Sprawiaj, aby inni chcieli Cię naśladować. Pod rozdział Prawo Zmienności. 20 stycznia. Spójrz na Mistrzostwo, jak na zbawienie. Źródeł dotyczącego nas cierpienia należy szukać nie w wykonywanym zawodzie, lecz w nas samych. Któż na świecie Potrafiłby znieść swoją sytuację, gdyby wybrał rzemiosło, sztukę lub po prostu sposób życia bez uprzedniego doświadczenia wewnętrznego powołania. Johann Wolfgang Goethe: Na świecie roi się od problemów, a wiele z nich stworzyliśmy sobie sami. Ich rozwiązanie wymaga ogromnego wysiłku i kreatywności. Nie możemy liczyć na to, że uratują nas geny, technologia, magia, czy choćby życzliwość, albo życie w zgodzie z naturą. Energii potrzeba nie tylko do rozwiązywania bieżących problemów praktycznych, ale również do stworzenia nowych instytucji oraz ładu na miarę nowych okoliczności. Musimy stworzyć własny świat. Ponieważ w przeciwnym razie czeka nas śmierć na skutek bezczynności. Musimy odnaleźć sposób na to, aby powrócić do koncepcji biegłości, która wiele milionów lat temu zdefiniowała nas jako gatunek. Nie chodzi tu o biegłość rozumianą jako narzędzie panowania nad przyrodą czy innymi ludźmi, ale jako sposób na kształtowanie własnego losu. Bierna ironia nie ma w sobie ani nic fajnego, ani romantycznego, jest wręcz żałosna i destrukcyjna. Każdy z nas na własnym przykładzie pokazuje, co może w dzisiejszym świecie osiągnąć mistrz. Wszyscy bierzemy udział w walce o najważniejszą ze spraw czyli o przetrwanie i pomyślność ludzkiego gatunku w czasach stagnacji. Powinniśmy wpoić sobie przekonanie, że moc umysłu i poziom naszych zdolności intelektualnych zależą od działań podejmowanych przez nas w życiu. Prawo na dziś. Musisz spojrzeć na swoje próby osiągnięcia biegłości, jak na coś ekstremalnie potrzebnego i pozytywnego, jak zostać mistrzem. Powołanie, czyli zadanie życiowe. 21 stycznia. Bycie zależnym od innych. To źródło nieszczęścia. Nie ma nic gorszego niż poczucie, że jesteśmy zależni od innych ludzi. W takiej sytuacji jesteśmy bardziej narażeni na odczuwanie rozmaitych, trudnych uczuć, takich jak rozczarowanie, frustracja czy zawód, które poważnie zakłócają naszą równowagę psychiczną. Osiągnięcie niezależności jest kluczowe dla każdego z nas. Aby mniej uzależnić się od innych ludzi i od tak zwanych ekspertów, musimy rozszerzyć swój repertuar umiejętności, a także bardziej uwierzyć we własny osąd. Zrozum: wszyscy mamy skłonność do przeceniania zdolności innych ludzi. Nic dziwnego. W końcu ze wszystkich sił się starają, żeby sprawiać wrażenie, że wiedzą, co robią, a jednocześnie nie doceniamy własnych. Musimy zlikwidować tę nierównowagę, ufając sobie bardziej, a innym mniej. Warto jednak pamiętać, że bycie niezależnym nie oznacza obciążania siebie mało istotnymi szczegółami. Musimy nauczyć się odróżniać drobne sprawy, które najlepiej jest zostawić innym od tych ważnych, które wymagają naszej troski i uwagi. Prawo na dziś. To proste. Bycie zależnym od innych to źródło nieszczęścia, a bycie zależnym od siebie to potęga. The 33 Strategies of War Strategy free. Amidst the turmoil of events. Do not lose your presence of mind. The counterbalance strategy. 22 stycznia: Opór i negatywne bodźce. Każda negatywna rzecz jest pozytywną. Przytrafiają mi się złe rzeczy, a ja czasami zmieniam je w dobre. 50 Cent. Niezależnie od dziedziny, w jakiej funkcjonujemy, kluczem do sukcesu jest zawsze przede wszystkim rozwijanie własnych umiejętności w różnych obszarach, a następnie łączenie ich w wyjątkowy i kreatywny sposób. Związany z tym proces. Może być jednak uciążliwy i bolesny, gdyż po drodze zaczynamy uświadamiać sobie własne ograniczenia i względny brak umiejętności. Większość ludzi, świadomie lub nieświadomie, stara się unikać nudy, bólu i wszelkich możliwych przeciwności, próbując wybierać sytuacje, w których będą jak najmniej narażeni na krytykę. I zminimalizują własne obawy związane z możliwością poniesienia porażki. Ty musisz zacząć podążać w przeciwnym kierunku, uznając negatywne doświadczenia, ograniczenia, a nawet ból, za doskonały sposób na podniesienie poziomu własnych umiejętności i jak najlepsze doprecyzowanie poczucia celu. Prawo na dziś. Wykorzystaj negatywne doświadczenia. Kiedy ostatnio poniosłeś porażkę, poczułeś zażenowanie, albo usłyszałeś słowa krytyki? Co wtedy robiłeś? Czego cię nauczyło, to doświadczenie. Prawa ludzkiej natury. Rozdział 13. Działaj w poczuciu celu. Pod rozdział. Prawo bezcelowości. 23 stycznia. Stwórz hierarchię celów, porządkując je według ważności. Działanie ze świadomością długoterminowych celów niesie ze sobą poczucie nieprawdopodobnej klarowności i determinacji. Takie cele, na przykład projekt czy firma, którą zamierzamy stworzyć, bywają relatywnie ambitne, wystarczająco, aby wydobywać z nas to, co najlepsze. Problem polega jednak na tym, że wykazują one także tendencję do generowania niepokoju, gdy zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak dużo musimy zrobić, by je osiągnąć, startując z miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Aby opanować ten niepokój, musisz stworzyć drabinę celów szczątkowych, zaczynającą się w teraźniejszości. Tego rodzaju cele należy uszeregować w kolejności rosnącej od najprostszych, znajdujących się na samym dole drabiny. Będziesz mógł je realizować w stosunkowo krótkim czasie, co da ci poczucie satysfakcji oraz tego, że robisz postępy. Zawsze dziel zadania na mniejsze fragmenty. Codziennie i co tydzień powinieneś realizować mikrocele. Ułatwi ci to koncentrację i unikanie problemów oraz okrężnych dróg, na których wyłącznie marnowałbyś energię. Jednocześnie musisz stale pamiętać o ostatecznym celu, aby nie stracić go z oczu ani nie utonąć w szczegółach. Okresowo wracaj do swojej pierwotnej wizji i wyobrażaj sobie ogromną satysfakcję, jakiej doznasz, gdy ją zrealizujesz. Zapewni ci to klarowność i ułatwi robienie postępów. W toku tego procesu będzie ci także potrzebny pewien stopień elastyczności. Co jakiś czas powinieneś oceniać własne postępy i, jeśli to konieczne, doprecyzowywać określone cele szczątkowe, tak aby móc stale uczyć się z własnego doświadczenia, doskonaląc. I odpowiednio doprecyzowując sposoby realizacji pierwotnego celu. Prawo na dziś. Pamiętaj, że tym, co chcesz osiągnąć, jest seria praktycznych rezultatów i osiągnięć, a nie lista niespełnionych marzeń i porzuconych projektów. Praca nad mniejszymi, powiązanymi ze sobą celami pomoże ci iść we właściwym kierunku. Prawa ludzkiej natury. Rozdział 13. Działaj w poczuciu celu. Podrozdział Prawo bezcelowości. 24 stycznia. Połącz swoje fascynacje. Jeśli jesteś młody i dopiero zaczynasz karierę, zapewne odczuwasz ochotę, aby zbadać stosunkowo szeroki zestaw dziedzin powiązanych z Twoimi skłonnościami. Jeżeli, na przykład, masz dar słowa, Warto najpierw wypróbować wszystkie rodzaje twórczości literackiej, a dopiero potem zdecydować, co będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Jeśli jesteś starszy i masz większe doświadczenie, zechcesz zapewne wykorzystać opanowane już umiejętności i znaleźć sposób, by bardziej precyzyjnie dostosować je do swojego rzeczywistego powołania. Pamiętaj, że powołanie może być kombinacją kilku fascynujących cię dziedzin. W przypadku Jobsa było to skrzyżowanie technologii i designu. Prawo na dziś. Pamiętaj, że twoje powołanie może być połączeniem kilku dziedzin, które cię fascynują. Zawsze traktuj je jak otwarty proces. Twoje doświadczenie podpowie ci, jaką drogę obrać dalej. Prawa ludzkiej natury, rozdział 13. Działaj w poczuciu celu, pod rozdział Prawo bezcelowości. 25 stycznia. Zmieniaj się od środka, krok po kroku. My, ludzie, często fiksujemy się na tym, co widzimy. Jest to najbardziej zwierzęca cecha naszej natury. Kiedy obserwujemy zmiany w życiu innych ludzi... Od razu wyobrażamy sobie, że dana osoba miała szczęście poznać kogoś, kto ma odpowiednie kontakty i pieniądze. Widzimy projekt, który przynosi pieniądze i przyciąga uwagę. Innymi słowy, dostrzegamy widoczne oznaki możliwości i sukcesu we własnym życiu, ale chwytamy się iluzji. Tym, że co naprawdę umożliwia tak drastyczne zmiany, jest to, co się dzieje we wnętrzu danej osoby: powolne gromadzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności, stopniowa poprawa nawyków związanych z pracą, a także budowanie odporności na krytykę. Każda pozytywna zmiana w życiu drugiego człowieka jest jedynie manifestacją jego długich, głębokich przygotowań. Ignorując ten wewnętrzny, Niewidoczny aspekt, nie jesteśmy w stanie dokonać żadnych fundamentalnych zmian w swoim życiu, przez co w ciągu kilku lat osiągamy granicę swoich możliwości. Jednak frustracja rośnie, a my coraz bardziej pragniemy zmiany, więc wybieramy szybkie i powierzchowne rozwiązania, przez co pozostajemy więźniami powtarzających się schematów. Rozwiązaniem jest Odwrócenie tej perspektywy nie możemy fiksować się na tym, co inni ludzie mówią i robią, na pieniądzach, koneksjach i wyglądzie zewnętrznym. Zamiast tego zajrzyjmy w głąb siebie i skupmy się na drobnych, wewnętrznych zmianach, które kładą podwaliny pod dużo większy uśmiech losu. Na tym polega różnica między życiem iluzją, a zanurzeniem się w rzeczywistość. To właśnie rzeczywistość jest tym, co Cię wyzwoli i przyspieszy Twoją transformację. Prawo na dziś. Nad czym byś pracował, gdyby nikt nie patrzył, gdyby Twoim celem nie były pieniądze? Wykład na TED: The Key to Transforming Yourself, 23 października 2013 roku, 26 stycznia. Unikaj sił utrudniających osiągnięcie mistrzostwa. Siła wewnątrz nas słabnie, a w każdym razie, mniej ją odczuwamy i mocniej powątpiewamy w jej istnienie, jeżeli ulegamy oddziaływaniu innego czynnika odgrywającego istotną rolę w naszym życiu, a konkretnie społecznej presji na dostosowanie się. Ta przeciwwaga. Bywa niekiedy bardzo potężna. Człowiek chce pasować do grupy, więc podświadomie dochodzi do wniosku, że wszystko, co go odróżnia od pozostałych jej członków, należy traktować jako żenujące bądź dolegliwe. W roli przeciwwagi występują też często rodzice, którzy starają się wprowadzić dziecko na ścieżkę dostatniego i wygodnego życia. Jeżeli te przeciwważne siły oddziałują zbyt mocno, człowiek traci kontakt ze swoją wyjątkowością i swoją prawdziwą tożsamością. Jego upodobania i pragnienia zaczynają kształtować się na wzór tych, które wykazują inni. Takie zjawisko może skłonić człowieka do obrania niebezpiecznej drogi. W rezultacie wybiera on zawód, który mu tak naprawdę nie odpowiada. Chęci i zainteresowania z czasem słabną, na czym cierpi jakość wykonywanej pracy. Przyjemności i satysfakcji zaczynamy szukać gdzieś poza obszarem pracy zawodowej. Narastający brak zainteresowania przebiegiem kariery zawodowej przekłada się na lekceważenie zmian zachodzących w danej dziedzinie. W rezultacie człowiek przestaje być na bieżąco. Co z kolei przynosi negatywne konsekwencje. Człowiek traci zdolność podejmowania ważnych decyzji i wzoruje się na innych, ponieważ brakuje mu wewnętrznego poczucia kierunku, nie może polegać na wskazaniach wewnętrznego radaru. Traci kontakt z przeznaczeniem, które zostało mu przypisane w chwili narodzin. Takiego losu należy za wszelką cenę uniknąć. Prawo na dziś. Proces realizowania zadania życiowego, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie mistrzostwa, może się rozpocząć na dowolnym etapie życia. Zawsze masz w sobie ukrytą siłę, której możesz użyć, ale tylko pod warunkiem, że zdołasz wyciszyć hałas generowany przez innych. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 27 stycznia. Prawdziwy sekret. Pragnienie odnalezienia magicznego skrótu i uproszczonych przepisów na sukces jest niezmienne na przestrzeni wieków. W ostatecznym rozrachunku wszystkie te poszukiwania zdają się jednak dążyć do odkrycia czegoś, co nie istnieje. A kiedy gubisz się pośród tych bezgranicznych fantazji, ignorujesz jedyną prawdziwą moc, którą w rzeczywistości posiadasz. W przeciwieństwie do przeróżnych magicznych i symplicystycznych formuł, to rozwiązanie przynosiło na przestrzeni wieków wymierne rezultaty w postaci wielkich odkryć i wynalazków, wspaniałych budowli i dzieł sztuki, postępu technologicznego i wszelkich innych dokonań błyskotliwych umysłów. Posiadacze tej siły uzyskują kontakt z rzeczywistością oraz zdolność zmieniania świata, o czym mistycy i magowie przeszłości mogli co najwyżej pomarzyć. W ciągu wieków ludzie wznieśli wysoki mur wokół tak rozumianej biegłości. Nazwali ją geniuszem i uznali za niedostępną. Zaczęli upatrywać w niej. Przywileju wrodzonego talentu bądź skutku szczęśliwego układu gwiazd. W rezultacie, biegłość stała się w ich świadomości równie ulotna jak magia. Tymczasem, ten mur to wytwór naszej wyobraźni. Tak naprawdę, bowiem, nasz mózg stanowi owoc 6 milionów lat rozwoju i absolutnie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o zdolność do osiągnięcia biegłości. Czyli siły drzemiącej w każdym z nas. Prawo na dziś: pracuj nad tym, żeby stworzyć taki umysł, jakiego pragniesz. Jeżeli uwolnisz umysł Mistrza, który masz w sobie, dołączysz do awangardy tych, którzy przesuwają granice siły woli człowieka. Jak zostać Mistrzem? Wprowadzenie. 28 stycznia. Ścieżka nie jest liniowa. Na początek wybieramy konkretną dziedzinę bądź stanowisko w przybliżeniu odpowiadające naszym upodobaniom. To wstępne stanowisko zapewnia nam pewne pole do manewru i stwarza możliwość zdobywania ważnych umiejętności. Nie należy rozpoczynać ze zbyt wysokiego C od zbyt ambitnego wyzwania. Chodzi przecież o to, aby z powodzeniem zarabiać na życie i zdobyć pewność siebie. Po obraniu określonej ścieżki, możemy stwierdzić, że niektóre boczne alejki wydają się nam atrakcyjne, podczas gdy inne zagadnienia należące do danej dziedziny nie budzą naszego entuzjazmu. Należy na bieżąco dostosowywać się do sytuacji, Ewentualnie przejść do dziedziny pokrewnej. Chodzi o to, aby cały czas zdobywać wiedzę o sobie, a jednocześnie poszerzać zakres posiadanych umiejętności. Powinniśmy nadać własny ton pracy wykonywanej dla innych. W pewnym momencie każdy z nas trafi na konkretną dziedzinę, niszę bądź okazję, która podpasuje mu idealnie. Świadczyć o tym będzie iskra niemal dziecięcego zachwytu i zapału. Ta rzecz będzie nam po prostu leżeć. Gdy w końcu do tego dojdzie, wszystko nagle nabierze sensu. Proces uczenia się przyspieszy i pogłębi się. Osiągniemy poziom umiejętności, który pozwoli uniezależnić się od dotychczasowej grupy współpracowników i rozpocząć. Samodzielną drogę. W świecie, w którym tak wiele czynników pozostaje poza naszą kontrolą, ten fakt zapewnia człowiekowi poczucie siły w jej najczystszej postaci. Odtąd może on sam kreować swoją rzeczywistość. Będąc mistrzem dla samego siebie, nie musi się już podporządkowywać kaprysom szefów tyranów, ani kolegów intrygantów. Prawo na dziś. Musisz spojrzeć na swoją karierę lub ścieżkę powołania jak na podróż, pełną zakrętów i nagłych zwrotów, a nie jak na prostą linię. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 29 stycznia. Zostań sobą. Mniej więcej 2600 lat temu starożytny grecki poeta Pindar napisał: Zostań sobą, ucząc się siebie. Miał na myśli rzecz następującą: Otóż każdy z nas przychodzi na świat z pewnym określonym zestawem cech i skłonności, które stanowią odzwierciedlenie jego losu. To one decydują, kim człowiek jest głęboko w swoim wnętrzu. Niektórzy ludzie nigdy nie uświadamiają sobie własnej tożsamości, przestają sobie ufać i zdają się na gusta innych. Noszą wówczas maskę, która skrywa ich prawdziwą naturę. Prawo na dziś. Jeśli spróbujesz się dowiedzieć, kim naprawdę jesteś, zwracając uwagę na głos i siłę płynące z Twojego wnętrza, staniesz się tym, Kim jest ci pisane być? Osobą, mistrzem. Jak zostać mistrzem? Powołanie, czyli zadanie życiowe. 30 stycznia. Zaufaj procesowi. Wyobraźmy sobie, że bierzemy lekcję gry na fortepianie. Na początku czujemy się zupełnie nie w swoim żywiole. Początkujący adept gry na fortepianie. Może podchodzić do klawiatury instrumentu z dużą niepewnością. Nie rozumie wszakże zależności między klawiszami, akordami, pedałami i wszystkim innym, co odgrywa istotną rolę przy powstawaniu muzyki. Nawet jeśli podejmujemy tego typu wyzwania z pozytywnym nastawieniem do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, szybko uświadamiamy sobie, jak wiele ciężkiej pracy mamy jeszcze przed sobą. Istnieje spore ryzyko, że dopadnie nas uczucie znudzenia, niecierpliwości, strachu i zmieszania. Wówczas przestajemy obserwować i przyswajać wiedzę. Cały proces ulega zakończeniu. Jeżeli jednak uda się nam zapanować nad tymi emocjami i zdobędziemy się na odrobinę cierpliwości, wówczas Zaczną się dziać rzeczy niesamowite. W miarę obserwowania i naśladowania innych, zdobywamy coraz większe rozeznanie w temacie, poznajemy obowiązujące zasady i coraz lepiej odnajdujemy się w nowej rzeczywistości. Konsekwentnie się doskonaląc, osiągniemy w końcu płynność działania, opanujemy podstawowe umiejętności, co pozwoli nam podejmować coraz to nowsze, Ambitniejsze wyzwania. Zaczniemy dostrzegać zależności, które przedtem pozostawały dla nas nieznane. Z czasem będziemy nabierać wiary we własne możliwości w zakresie rozwiązywania problemów i przezwyciężania słabości mocą własnej determinacji. W pewnym momencie z ucznia przeobrażamy się w praktyka. Zamiast po prostu uczyć się, co i jak robią inni, zaczynamy kształtować własny styl i indywidualne podejście do danej sprawy. Jeżeli w miarę upływu lat będziemy konsekwentnie realizować ten proces, w końcu nastąpi krok kolejny, tym razem prowadzący do osiągnięcia biegłości. Klawiatura fortepianu przestanie nam się wydawać czymś zewnętrznym. Ulega internalizacji i staje się integralnym elementem naszego układu nerwowego, nierozerwalnie związanym z opuszkami naszych palców. Poznaliśmy już zasady na tyle dobrze, że teraz niekiedy to nam zdarza się je łamać bądź modyfikować. Prawo na dziś: zaufaj procesowi czas jest niezbędnym elementem mistrzostwa. Zadbaj, żeby zadziałał na Twoją korzyść. Jak zostać mistrzem? Wprowadzenie. 31 stycznia źródło wszelkiej mocy. Nie próbuj wymigiwać się od pracy związanej z odkrywaniem własnego powołania, lub wyobrażać sobie, że po prostu objawi się ono w naturalny sposób. Istnieją oczywiście ludzie, którym coś takiego przytrafia się na wczesnym etapie życia lub w postaci chwilowego olśnienia, ale od większości wymaga to ciągłego oddawania się introspekcji i sporego wysiłku. Eksperymentowanie z umiejętnościami i opcjami związanymi z naszą osobowością i inklinacjami jest nie tylko najważniejszym etapem tworzenia istotnego poczucia celu ale być może w ogóle najważniejszym etapem w naszym życiu. Prawo na dziś. Jeżeli dogłębnie poznasz to, kim jesteś i na czym polega twoja wyjątkowość, dużo łatwiej będzie ci uniknąć wszystkich innych życiowych pułapek. Prawa ludzkiej natury, rozdział 13. Działaj w poczuciu celu, Pod rozdział, Prawo bezcelowości.